Siemaneczko, dotarliśmy do hotelu, oczywiście jestem już po wakacjach, troszeczkę minęło czas od kiedy nie publikowałem tak formalnie na żywo odcinków, ale chciałbym kilka rzeczy sprostować, kilka rzeczy wytłumaczyć i na kilka pytań odpowiedzieć. To jest bardzo ważne. Przede wszystkim treść odcinka, które opublikowałem ostatnio odnośnie jednej ważnej rzeczy, która dotyczyła bonusowych płatności za Event Go Fest w Berlinie. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, jest w tej chwili już oferta na Pokémon Shop, gdzie możemy zakupić preorder ETB Pokémon Go setu, to jest bodajże Holiday Edition. Następnie już jest Prime Collection Pokémon Go i oczywiście wam pokazywałem, co on zawiera, i jest tam Eevee, która według mnie będzie najbardziej rozsetywana, także tutaj zachęcam do zakupu przede wszystkim boxa z Eevee. Ponadto specjalne piny, które oczywiście zawierają naszych tenerów, czyli Sparka, Candele, Blanche, bo oczywiście też to, będą to prawdopodobnie unikalne karty, przynajmniej promocyjne. Mamy Visar Cleavora, też oczywiście mój ulubiony Pokémon, jeśli chodzi o generację tą 4,5 powiedzmy. Mamy Visar Lucario, no to nie trzeba tłumaczyć ani przedstawiać. Także na moim kanale na pewno obejrzycie nie jeden opening z Pokémon Go. Zjeżdżamy na sam dół i mamy informację. Uwaga, uwaga. Ja powiedziałem, że nasze bilety, a dokładnie te dodatkowe płatności w postaci 10 euro za dodatki do naszego eventu są ograniczone na jeden dzień. Przynajmniej tak było wstępnie rozumowane. Jednak pomyliłem się i dopytałem dodatkowych rzeczy. A mianowicie, ponadto, że kupicie bilet, który kosztuje albo 25 euro, ewentualnie 32 euro i 30 centów, czy 13 centów euro, możecie kupić dodatkowy bonus w postaci takiego, nie wiem, DLC. Niantic tworzy grę w postaci, jak robiło do tej pory to EA Games. EA Games słynie z tego, że ona potrafi dostarczyć produkt w postaci chleba, który w wersji base jest tak naprawdę w połowie przekrojony i dostarczony za płatność dla graczy, a pozostała część chleba, połowa, jest w DLC podzielona i za każdą część się płaci. Także jakbyś płacił za chleb nie 2 euro, tylko powiedzmy nie 15. Tak to robi EA, tak to robiło EA. W tej chwili Niantic zaczyna robić podobnie. Czemu? Bo to działa dla jakiejś tam części graczy. Mniejsza część, która krzyczy na Twitterze i gdziekolwiek indziej, najwidoczniej jest to bardzo mała część, na którą to wpływa. Dlatego też oczywiście Niantic decyduje się na takie zmiany, a nie inne. Wiedzcie o tym, że ci, którzy są zaawansowanymi graczami i oddanymi grze, że tak powiem, oni mają swój głos i oni tworzą, że tak powiem, informacje i rzeczy na Twitterze, a ci gracze, którzy faktycznie cieszą się i nie oglądają YouTube'a, nie oglądają żadnych Redditów, ani Twittera. Dodatki te można nabyć tylko w momencie zakupu biletu na wydarzenie na żywo i nie można ich dodać później. No i tak naprawdę w tej chwili osoby, które kupiły bilet, już tego nie mogą zrobić, tylko powiedzmy, nie wiem, no sorry, ale Niantic powinno dać możliwość dla tych, którzy już kupili w pierwszy dzień bilet na event, a chcą mieć bonusy później. Bonusy dodatkowe będą aktywne od piątku 22 lipca do niedzieli 24 lipca. Aha, jest wtopa. Czyli w polskiej wersji jest wtopa. Panie i panowie, jest napisane 20, że event, bonusy mają trwać nie w trakcie eventu, a po evencie. Także tutaj jest problem. To, że to nadmienię do Niantic odnośnie tego. Także jest stopa odnośnie adnotacji, odnośnie bonusów, które mają działać nie na evencie, a po evencie. Bonusy będą aktywne w trakcie eventu od 1 lipca do 3 lipca. I tylko na terenie naszego Pokémon Go Fest w Berlinie. Dodatek pierwszy, Ride Lover, 10 euro i 6 centów. Dodatek ten pozwala na zdobycie 12 biletów na rajd na każdy dzień. Także informacja jest bardzo myląca, bo 12 pasów w pierwszy dzień eventu, w drugi dzień eventu i w trzeci dzień eventu. I nie musi być na terenie parku, tylko lokalizacji, gdzie jest GoFest. I'm not service, but I never seen anyone here. Jedna rzecz w Hiszpanii, ale nie, no nie jest ten odcinek, gdzie mam narzekać na temat Hiszpanii, ale będąc tu przez prawie 2 tygodnie, mam dużo do obgadania na temat złych stron Hiszpanii. Jeśli macie tutaj chęć obejrzenia tego, posłuchania o tym, to dajcie znać w komentarzach. Ride Lover daje wam 12 biletów na terenie Berlina.
bo event GoFest trwa na terenie Berlina. Więc jeżeli ktoś będzie na terenie Berlina w ciągu tych 3 dni, to kupując ten dodatek, masz tutaj Direct Passy na pierwszy dzień, drugi dzień i trzeci dzień, czyli łącznie 36 pasów. I w tej chwili to się już opłaca w cenie tam 10 euro. 10 euro, czyli to jest około 47 zł. To 60 paczek po 100 coinów w naszej grze, jeśli ktoś kupuje walutą, o której mówiłem ostatnio, czyli w tureckiej. Czyli mamy 6000 Pokecoinów. Czy za 6000 Pokecoinów możemy kupić tyle samo pasów, co darmowe dostajemy z Pokestopów? Więc z perspektywy osoby, która ma możliwość płacenia w Trycoinach, tudzież w walucie tureckiej, czyli w lirach, to jest to oferta nieopłacalna. Ale dla tych, którzy rzeczywiście nie mają możliwości i przypuśćmy korzystają z iPhone'ów, gdzie oczywiście tutaj płatności w innej walucie jest niemożliwa, z tego co wiem, to jest to opcja ok. Bo płacimy w złotówkach i to się opłaca, bo jest jednak dostęp do pasów tyle, ile trzeba, jest opłacalne bardziej niż w boksie, tym takim Adventure i tak dalej. Także jest to oferta spoko. Ale wciąż dla tych, którzy mają możliwość płacenia w walucie tureckiej, jest to bardzo nieopłacalna oferta. Jeśli chodzi o same pasy, bo oprócz tego mamy możliwość zgarnięcia po 5000 expa za każdy ukończony rajd. I Candy plus XL Candy za Pokemona. Jeżeli licząc, to mam 36 pasów, a za 6000 coinów, ile można zakupić pasów? 60 pasów. Premium Battle Passów 60. Wiem, to jest gruba matematyka, ale w momencie, kiedy kupujecie zestaw, ten Ride Pass, Ride Lover, to licząc przy robieniu rajdów na Lucky Eggu cały czas, to ilość expa zgarniętego poprzez Ride Passy, które się kupi właśnie w tej paczce, znaczy w tym pakiecie za 10 euro, to exp jest o wiele lepszy do zgarnięcia przy użyciu Lucky'ego właśnie w ten sposób, niżeli zakup 6000 coinów i za nie Ride Passów. Także oferta dla tych, którzy idą po rajdy dla expa, to oferta za euro, czyli ta oferta od Niantic, jest bardziej opłacalna niż ta, która jest za Trycoiny. Ponadto to nie jest ograniczenie do tych pasów, które wykorzystujemy z naszego pakietu, a do wszystkich rajdów, które zrealizujemy w ten dzień. Także możemy zrobić 100 rajdów, a ten bonus 5000 expa dalej się będzie liczył. Jeżeli ktoś będzie korzystał przez 3 dni na rajdy, cały czas i będzie miał ekipę, to jest to super ekstra opcja. Także jest to ekstra opcja. Dalej, mamy Critical Catch. No, ja z jajkami i wyklubaniem teraz nie jestem wcale w ogóle przychylny ku temu, ale zwykle oczywiście większa szansa na GoFestie jest na Shiny, więc wyklubanie też może być fajne. Więc obydwie oferty muszą znaleźć swojego klienta. Pierwsza jest super dla każdego, który idzie po expa, a druga oferta dla tych, którzy lubią jajka. Ja nie lubię jajek wykluwać, bo tam zwykle jest szrot, a nie coś atrakcyjnego. Kolejna kwestia to aktualnie dla tych, którzy mają starą aktualizację i używali widgetów, to widgety po nowej aktualizacji coś się zepsuły i trzeba prawdopodobnie jeszcze je raz uaktywnić. Oczywiście każdy, kto tam ma, prawdopodobnie na samym dole gdzieś będzie, o jest. Pierwszy widget jest teraz do Buddy i drugi widget ma być do tych jajek, nie? Adventure Sync, dwa razy się pokazało. O, i jest. W tej chwili mamy dwa widgety i trzeba je odświeżyć za każdym razem, jeżeli będzie nowa aktualizacja. Ale to była aktualnie nowa aktualizacja, która wyszła teraz. I takie coś właśnie zaistniało. I no, trzeba odświeżyć poprzez usunięcie widgetu i jeszcze raz go wrzucenie. To jest głupie, ale no, tak trzeba. Pewna rzecz to na chwilę obecną daj nam fajny QL, który już nie pokazuje nam questu, że ukończymy jeden quest, drugi quest, poprzez zapanie jednego Pokemona. Nie pokaże nam, że ukończyliśmy jeden quest, drugi quest, aktualizacja trzeciego questu, tylko jeden za podwójnie będzie. Podaję, że ten się nalicza podwójnie za zapanie jednego Pokemona. Jeden nie będzie szanie oczywiście, ale zwróćcie uwagę, jeżeli go złapię, to nam quest się pokaże, że ukończyliśmy dwa research taski na raz, a nie, wiecie, jeden pasek, drugi pasek, trzeci pasek, także to jest fajne. Kolejną rzeczą jest to, że pogoda wróciła. W tej chwili no, nie widać, żeby padał deszcz, ale
Jest ciemność, także jest już, pogoda wróciła, jeżeli będzie padał deszcz, no to będzie padał deszcz i w grze. Podczas aktualnego eventu można polować na różne Pokémony, ale jeśli ktoś poluje na Candy, to jest bardzo jedna ważna kwestia, żeby aktualnie odpalić jakąkolwiek ewolucję Mega, która ma typ wodny, czyli Blastoise, Gyarados, ewentualnie Slowbro. Te trzy, o, uciekł Mankart. Ale w tej chwili poleca się oczywiście tego to robić, bo jeżeli ktoś poluje, powiedzmy, nie wiem, na zrobienie 50 levela na Gyaradosa, to jest to mega potrzebne i mega pomocne. Także mega nie jest drogie, a tym bardziej oczywiście zachęcili nas poprzez update ostatni, żeby wciąż mieć aktywną wersję mega Pokemona. Tym bardziej boostując oczywiście możliwość zdobycia Candy, załapanie, powiedzmy, nie wiem, właśnie Mankarpie. Ja Mankarpie aktualnie tylko łapię, bo potrzebuję do medalu na platynkę na Mankarpie duże. I chyba ostatnia rzecz, tylko nie wiem, czy ją mam. Nie mam w tej chwili. Ale jeśli mamy quest, który polega na wysłaniu giftów do przyjaciół, to w tej chwili klikając za niego, to przynosi nas do listy przyjaciół, gdzie oczywiście możemy od razu wysyłać gifty. Także to jest mega fajne. Także pamiętajcie, że jeżeli macie quest na wysłanie giftów do przyjaciół, to możecie kliknąć na ten quest i was przeniesie do friendlisty. Dupider jest mega bodajże, znaczy Araquanid jest bardzo dobry bodajże na PvP. Znaczy taki spicy troszeczkę pick, ale bardzo dobry jeśli chodzi o must have tego Pokemona. Tapu Fini ma możliwość po trade zrobienia się w Pokemona, który wejdzie na Great League. To jest bardzo tutaj ważne. Shiny Binnacle to już inna kwestia, też wam mówiłem. Bonusy to aktualnie już ukończyliśmy jeden, gdzie oczywiście on trwa, jak widzicie, na podwójne candy zapanie. Co też oczywiście przy mega ewolucji nam daje większe ilości możliwości zdobycia candy. Ja w ogóle byłem pełnym podziwem, jak widziałem filmiki, znaczy ogólnie zdjęcie na Twitterze, gdzie ludzie pokazywali, ile zdobyli Pokemonów. Ja mam, widzę friendów z nie wiadomo skąd. I oczywiście, jak widzicie, na pierwszym miejscu jest osoba, która zasłużenie ma pierwsze miejsce, dokładnie pierwsza osoba, która wbiła level 50 w Pokemon Go w Polsce. I jak widzicie, podczas takiego eventu łapię w ciągu dwóch dni łapię 2465 Pokemonów. Drugą osobę nie wiem, kto to jest. Napisane mam, że człowiek z odcinka, z kodu z odcinka. Trzecim jest Daniel Schilling, czyli to jest twórca z Wiednia. Pokemon Go, który już nie należy do Niantic, bo wycofał się w momencie, kiedy była akcja Heroes Niantic. I w końcu przydałoby się ukończyć nasz Strong Staffur, gdy najwyższy exp, najwyżej będzie do trade'ów. I w finalnym etapie będziemy łapać Pokemona, albo jeszcze nie ukończyłem finalnego etapu. Tak, Beware, super ekstra. Jednak na koniec będziemy łapać Beware'a, gdzie oczywiście w pierwszej wersji tego questu, który nam obwieścili jako Niantic, mieliśmy go nie łapać. Mieliśmy otrzymać Candy, ale bez możliwości zgarnięcia Beware'a w finalnym etapie. Takie były oficjalne informacje, ale w trakcie eventu to zmienili. I na koniec oczywiście pragnę wam przypomnieć o tym, jaka jest oferta na Pokémon Shop, gdzie oczywiście mamy w tej chwili już możliwość zakupienia w preorderze ETB Pokémon GO za 199 zł, ponadto Pokémon GO Premium Collection za 209 zł i tu mamy 3 piny, 3 Special Collection piny za 400. Dla tych, którzy chcą zaczynać swoją przygodę, to polecam oczywiście Mr. Cleavor i Vistar Lucario Boxa zakupić. Bo oczywiście jest mniejsza kwota, ale tak jak wam oczywiście wielokrotnie będę powtarzał, najlepsza oferta dla osób, które chcą rozpocząć rozgrywkę, przygodę z kartami Pokémon ETB, to jest ten start. Mam nadzieję, że oczywiście w tym odcinku wam wszystko przedstawiłem. Dziękuję za uwagę, także widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Heja!